Republikanie. Michał Broniewicz, Republikanie. Panie pośle, już wiemy, że w kwestiach finansowych ciężko jeszcze okolwiek gratulować Prawu i Sprawiedliwości. Niestety jeszcze bardziej niepokojące są propozycje zmian odnośnie wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony propozycja powrotu do procesu inkwizycyjnego w kodeksie postępowania karnego zawiera takie kwiatki, jak na przykład wycofanie możliwości umorzenia postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego. Z drugiej strony kwiatkiem działalności Prawa i Sprawiedliwości jest propozycja zmiany w ustawie o prokuraturze, która zakłada, że prokurator nie ma przewinienia, jeżeli łamie ustawę w imię tak zwanego interesu społecznego. Jak pan ocenia te rozwiązania? Czy nie uważa pan, że są niebezpieczne dla państwa prawa? No, niestety zmierza to, jeszcze tam wszystkich szczegółów nie znamy, ale to zmierza to właśnie do takiego ręcznego sterowania procesem karnym, przynajmniej na proszę nam jako adwokat to wyjaśnić, nie jako polityk. Postępowania przygotowawczego. Rzeczywiście ten stary proces karny to był proces wzięty żywcem z czasów jeszcze stalinowskich. Tak naprawdę cała ciężar postępowania był na etapie prokuratury. Prokuratura robiła dwie rzeczy, znaczy nie tylko zabezpieczała dowody, ale też je przeprowadzała. Wszystkie przesłuchania i tak dalej, i tak dalej. Koncepcja nowego procesu karnego polegała na tym, żeby ten organ prowadzący postępowanie, czy to prokuratura, czy właśnie policja, zabezpieczała tylko dowody, natomiast postępowanie właściwe miało być przed sądem i to sąd miał oceniać to, co mówią świadkowie, jaką wartość mają poszczególne dowody, żeby wprowadzić równowagę między obydwiema stronami. No bo ten proces stalinowski to tak naprawdę wszystko się przesądzało w prokuraturze. Prokurator przynosił gotowy akt, a już sąd to czytał i właściwie miał na dzień dobry wyrobione zdanie, czy winny, czy niewinny i potem ewentualnie obrona, czy sam oskarżony musiał udowodnić, że nie jest tak, że jest odwrotnie. Teraz mamy niestety odwrót w tamtą stronę. Jak się na to nałoży jeszcze uprawnienia prokuratora generalnego, który będzie ministrem, no to zawsze będą zakusy do tego, żeby pewne sprawy przyspieszać, a inne zwalniać, tak, no z powodów politycznych, niestety. I teraz do czego zmierzam? Bo często się mówi, że... Znaczy tak, z prokuraturą jest taki problem. Jak zrobić, żeby prokuratorzy z jednej strony byli efektywni i prowadzili sprawnie postępowania, żeby im zależało na tym, żeby to się szybko toczyło i tak dalej, a z drugiej strony, żeby byli odcięci od polityki. I jest taki model, to się da zrobić. To można zrobić zorganizować w ramach takiego zawodu zaufania publicznego, jak na przykład notariusz chociażby. On jest z jednej strony funkcjonariuszem publicznym, ale z drugiej strony działa na swój rachunek. I w zależności od jego własnych wyników pracy ma to wynagrodzenie. Identycznie możemy zrobić z prokuraturą. Ona może być totalnie odcięta od polityki, a jednocześnie w zależności od tego, jaki wyrok uzyska prokurator w sądzie, takie uzyska wynagrodzenie. I to jest ta droga, żebyśmy pogodzili i efektywność prokuratury, i jednocześnie niezależność od polityki. Brzmi to dziwnie. Im więcej ludzi prokurator wsadzi, tym więcej zarobi? No tak, ale oczywiście to musi za tym musi pójść też... Nawet Kawka czegoś takiego nie proponował. Nie, to od razu dodaję, bo to jest bardzo słuszne. Od razu trzeba dodać, że w tym projekcie musimy bardzo mocno zwiększyć, zaostrzyć odpowiedzialność prokuratorów za niektóre czynności, na przykład za bezpodstawne umieszczenie kogoś w areszcie, tak? Żeby oni też sobie zdawali sprawę, że oni się trzy razy zastanowili, zanim złożą wniosek aresztowy, czy rzeczywiście to robić, bo będą odpowiadali swoim własnym majątkiem. Więc to są dwie strony tego medalu, także dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo istotne. Szersze możliwości działania, ale to już duża większa odpowiedzialność prokuratora za swoje Wracamy decyzje. Do młodzieży.